Cześć, witam. Moim zdaniem nikt nie potrafi tak literacko mordować w święta jak Anglicy, zwłaszcza jeżeli są to święta Bożego Narodzenia. Oto przykłady. Agata Christie, Tajemnica Gwiazdkowego Puddingu. Oczywiście Hercules Poirot rozwiązuje świąteczną zagadkę świątecznego morderstwa. Następnie Agata Christie, Morderstwo w Boże Narodzenie. Oczywiście Hercules Poirot rozwiązuje zagadkę świątecznego morderstwa w święta. Oraz Jefferson Frygem, Zagadka w bieli. Pociąg zatrzymuje się w Zaspach. Wysiadają pasażerowie, aby poszukać jakiegoś ciepłego domu. Znajdują dom, a w nim morderstwo. Polecam. Wszelako, żeby to takie morderstwo było literackie, muszą zostać spełnione pewne warunki. Warunki następujące. Angielska prowincja, oddalona rezydencja, znienawidzony senior, zjazd rodzinny, gość zaproszony na Boże Narodzenie, najlepiej detektyw albo policjant, no i śniegu po czubek nosa. Jeżeli te warunki będą spełnione, opis morderstwa będzie na pewno literacki. I tak jest w książce, którą kupiłam niespełna tydzień temu. Jej okładka tak wygląda. Książka nosi tytuł Morderstwo na święta i została napisana przez Francisa Duncana. Jest to pseudonim literacki jednego właśnie z twórców literatury kryminalnej angielskiej. Ta książka ukazała się w 1949 roku, ale teraz w Anglii, w Wielkiej Brytanii przeżywany jest renesans twórczości tego właśnie pisarza. Powiedziałam, że książka spełnia wszelkie warunki. Jest tutaj angielska prowincja i wspaniała rezydencja, okładka już to sugeruje. Jest zjazd, może nie rodzinny, otóż do pewnej rezydencji właściciel zaprasza co roku to samo towarzystwo, niekoniecznie związane ze sobą rodzinnie, jak już powiedziałam. W tym roku również przybywają do rezydencji i zaproszonym gościem jest detektyw amator z Londynu, który zauważa od pierwszej chwili, że najważniejszym elementem wystroju i świąt jest choinka, na której właściciel osobiście zawiesza prezenty dla gości. Ta choinka gości hipnotyzuje, nieustannie się w nią wpatrują, szukając swojego nazwiska. A więc wszystkie warunki są spełnione. Aha, zapomniałabym o śniegu. Oczywiście jest śnieg, spada mnóstwo śniegu i odcina na pewien czas tę właśnie rezydencję od całego świata. Wtedy, jak pisze autor w tym właśnie cytacie, posłuchajcie, nad wszystkim unosiły się fantazja i tajemnica, przemoc i śmierć. Można było odnieść wrażenie, że czas wbrew sobie i coraz bardziej naprężoną zgrozą zmierza ku jakiejś makabrycznej kulminacji. I w końcu kulminacja nastąpiła. Oczywiście nie powiem wam, o jaką kulminację chodzi. Polecam jednak tę książkę Francisa Duncana jako właśnie taki klasyczny kryminał angielski, kryminał dzielący się święta. A jak we wstępie do tej książki, czyli do Tajemnicy Gwiazdkowego Puddingu, napisała Agata Christie, święta Bożego Narodzenia to w Anglii czas niezwykły, oczywiście we wszystkich krajach, ale dla niej był to czas niezwykły. Wspomina święta Bożego Narodzenia z ogromnym rozrzewnieniem, a spędzała je na angielskiej wsi, gdzie wszystko było. Był kominek, była choinka, były prezenty, były zabawy w śniegu, były kandyzowane owoce, którymi
którymi się obżerali, był niedostępny dla dzieci wtedy, jak to tam, grog, chyba taki gorący napój. I właśnie te święta inspirowały nie tylko Agatę Christie, jak widzimy, do napisania książek o morderstwach angielskich, święta na angielskiej tradycyjnej prowincji, przedstawiając jednocześnie tak zwaną Starą Anglię, która w tych książkach wypada interesująco, zachęcająco, intrygująco, tak jak intryga w tej książce Francisa Duncana, którą polecam. Teraz będzie bonus, bo chyba rok temu kupiłam sobie książkę angielską Jessica Fellows, Morderstwo w pociągu. Dlaczego bonus? Bo tu morderstwo wydarzy się 12 stycznia, a więc parę dni po świętach. Ale i tak nastrój świąteczny, nastrój angielskiej prowincji i wspomnienia świąt są tutaj obecne. Więc jeżeli macie ochotę przeżyć, zagłębić się w atmosferę angielskich świąt na prowincji, to zapaszcie sobie herbatę. Co to są kandyzowane owoce? Zapomniałam sprawdzić, a więc postawcie obok siebie kandyzowane owoce i kupcie książkę, na przykład taką, czyli Morderstwo na święta, a poczujecie się jak w prawdziwej starej Anglii. Dziękuję, do zobaczenia.